It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of them. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had, is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose, but by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who are the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it is your wish to see peace, path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness by giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the Earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not the physical, who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are a clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman. That's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand, to be there to be part, that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. Is the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Witam wszystkich na 168 publicznych warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy 1 lipca 2018 roku. Gospodarzem dzisiejszego spotkania jest Dawid, Jarek i Kuba. Nauczycielem jest dr Keszy. Tematem dzisiejszego spotkania jest kontynuacja warsztatu 228. Ostatnio skończyliśmy na godzinie 50, także dzisiaj zaczniemy na godzinie 55, ale zaczniemy od godziny 50 do 2 godzin 10 minut. No i może się nawiąże jakieś być może zrozumienie nas wszystkich, którzy tu są. Także jak Dawid jesteś, to możesz uruchomić film, bo mamy dzisiaj trochę problemów technicznych, ale myślę, że się wszystko uda. Także zapraszam. John, you got to stop sharing. I did. Thank you very much. You spoke about... Where is my pen? You speak about, this is going back to the physics theory. I have to finish in exactly 58 minutes. I have to go urgent.
please remind me in exactly 38 minutes to go. You see, you explained you put a nano-coated copper, you put a zinc in, you put your H3 in, yeah? And in this H3, you did something, what is there because of the fields, and you have created, CH3, you created H3. Then you speak about, or I spoke about, or a lot of you speak about doing the next step to create a H2 from H3. Have you understood nuclear physics construction? I'm not an expert. You've got to be an expert. Come on, John. You've been long enough here. You're the old man of this game, and you played more than anybody else. I've played a lot. Sometimes it's got to be the right play. Okay. Look at what you have achieved. What do we call? What do we call a tritium? Tritium is one electron. What do you have extra in H3? Anyone? One neutron. Voila. Do you remember in my teachings I always explained, when a man reaches to understand how to use a neutron, then man opens the space. I remember. Now, when you move from H3 to H2, where does this neutron go? Or in a plasmatic condition, where does the energy of the neutron goes? Only one man has managed to reach this space, and he has not understood it, and he's still puzzled. If you can change, or if you understood, or if you can understand a system, or you can develop a system, where you can always remember, you have ganses of these materials, you don't have the physical matter of these materials. If you can capture this energy, the third entity, exoneutron, you have created neutron reactor, depth of universe is yours. And that's where we get into oxygen as being the magnetic for the universe. True? Don't forget, you repeat the same process again when you go to hydrogen, huh? What is hydrogen? One electron, one proton, and you speak about it so freely. But again, what is missing here? Where does the energy go? One more neutron. So, if you understood everything which you all spoke about, and everybody speaks about, if you put your H2 and your H3 and your hydrogen, what do you get? Gans of neutron. This is the space. Are you saying atom all together? I missed something. I hope it's recorded. You haven't missed anything, you haven't understood what I explained. Say it again in different language. Okay. I speak in the layman language.
You remember when you put a copper on copper, what did you get? Cancel for copper. Yeah? Yep. Now, what happened when you put gas of hydrogen, gas of tritium, and gas of deuterium? What is the balance of it? They all have this in, so what is left to give? Mm-hmm. Two neutron, one neutron, no neutron. Do you understand? Are you saying put them in a salt environment? Da-da-da-da. Okay. Da-da-da-da. I got it now then. They got it now. So, if you go, you came to the point of producing CH3 and you cannot strengthen your system. Yeah? Yes. Means your ganses are not powerful enough. When you put a more mass into it, that's all it is. It's a 2-liter engine, you cannot get a 4-liter engine out of it. Yeah? Mm-hmm. But sometimes, if you take the fuel out and adjust your carburetor and whatever, you can get maybe 3 or 4 out of it. This is how, if you understand how to do it the correct way, you understand, you have the capability to produce of neutron, and then you can use it as a space fuel. Then the speed beyond the speed of light, imagination of man can be achieved. Go back to my teaching, very past few years. Always said, the point of maturity of space travel comes when man knows how to use neutron. Because it doesn't divide anymore itself, but it shares power of highest order. You can start stripping it. With other ganses, you always have diminishing ratio. When you have a neutron, you don't. It's the mother, it's the essence. So, whatever it splits to, it pulls back to. So, those of you who are going, the space level with this knowledge moves one step closer to space flight. I said, you move, I teach. We saw Mashrak bringing something out, but he doesn't understand, but he understood part of it. We see all of you keep on speaking, I made H3, I made H2, I make hydrogen, and when I tell you what you make, you don't know. Now, if you have, you say you made H2, which is in a crystal condition, and you made H3, go back to copper and zinc, one is nano-coated. The only nano-element left individually in this set is what? Nitrogen. Sorry, neutron. And this neutron gas does not mix with, it cannot be oxidized. But you have to find a way to hold it. And you have to find a way that you can use it in the space reactors. That's a million years of research and development in the space. You got it in one sentence, if you understand it. Don't forget, I'm a nuclear physicist. And I know the inside the structure of the plasma and a nucleus. So, if your knowledge, if your space reactor needs to go a step up, you're looking for nearly the ultimate fuel, this is how to make it. Why did you manage to create copper oxide or zinc oxide when you had a nano coating of the same, which is a metal? Now, gameplay is the same. You have one nano, so free. Now that we've seen the light, we go one step up. But there are other ways
We are going through this process. If you don't understand that you can produce continuous release of what you call neutral. That's a lot of good information you shared with us today. I'm here to teach when you're ready to listen. This is why you cannot see, you cannot push your dimension beyond. At the bottom, three reactors, you're pulling apart the tritium. But some of it in escaping becomes H2 and then it gets energy from the outside, it goes back to H3. And when you put that H3 directly in the center high speed, you actually create, if you look at it, this condition. And then you still have partially these two in it. So if you can produce neutron plasma, understand what you're doing, there's a specific way, I'm sure some of you will grasp it very quickly, then you are more, when you put this in your system, then you see the lights in the easy way. Would you call that neutron plasma magnetical? Neutron plasma is neutral and it interacts according to, it's a planet, it turns over itself because it has no connection. Okay. Do you remember we talked about Einstein who never understood through his mathematical work, he called it a funny thing? When he said one atom turns, the other one turns, or one polarity turns, the other one turns, and he couldn't understand it, to him was funny. Because he didn't have a little knowledge of physics in a way. This neutron plays the game. You have to be able to control it, that stays north pole, south pole, as you want to call it, in the direction you want, and then you change it to south pole, north pole, and then you land. Playing the game neutron is very dangerous if you don't know how to open the space of it. But you don't need more than two or three neutrons to create huge lifts, massive, millions of tons. In most of the planet system, total maybe 1 or 2 grams of it in the center of the planet. I was reading today that the density of neutrons is, if there was a cubic centimeter, it would weigh billions of tons, just in the matter state that they talk about as scientists. Yeah, because it creates its own gravitational field, a magnetical field. So the next step in the game of space, I know John now starts playing, we won't see him for 4 weeks, he'll be playing to make things, is how to make that neutron free. But in your talks today, you said it, but you didn't understand. Now maybe it brings back in light a lot of things. So if you can make the gas of neutron, we enter the space technology in true essence. But there are other ways to do it. Mr. Keshe, this is Mosfeq. I have a question. So deuterium is the fuel and tritium and hydrogen dictates the ratio, which way the neutron will be going, magnetical or gravitational. Am I correct? Not really. You're still going back to the matter state, try to understand field transaction. If you want to play the game of what I call space technology with the heavy gravitational magnetical, you play this game. Now you have two neutron balancing.
That's the field of it, but you have to convert it into the gaseous state. If you play this game, then you have a single. Or the next door to it, which is a hydrogen and stereo. Again, you have a single. But these neutrons are totally different from each other. What you get from the hydrogen balance, but don't forget these are in the plasmatic condition. And then if you can make a gas of it, you have to go to the same process of loading that you create the field of the neutron. And this gives you key to the universe. I told you, I take man to space to be equal to the others, not to subvert order. Not when you see the suddenly the property of neutron, you just go crazy and becomes perfect. Understand the process. Understand what I explained. Understand the energy transfer connection is on the plasmatic condition here, is not by putting a light up and trying to use it. This process dictates the condition of the use of nano-coated materials. Because that's the only way energy plasmatic flows through. The matter state of it, if you look at it, the copper state does not allow anything. The gap of the nano layers would allow the field, and depends how you pressed it, you keep the strength to it, and then you have to have a plasmatic system that it balances the two. In a way, if you put two cores next to each other connected, you'll get the same. I've done this in there, if you look at the structure in the Sasano, I covered it this way, but many people haven't seen it. They don't understand it. If we understand this, any question? Thank you, Mr. Keshe. We do have. We stick to the space technology if it is. There is a message here, if some of you understand. Happy birthday to those who are the mothers today. That are the mothers today? Today. Now, if you look at this structure and you cannot control the neutron, or you deliberately allow the neutron to play its game to open up, then you become the creator. Because it's the energy balance of the, what you call conversion, which decides this is going to be the energy level of hydrogen or energy level of copper or gold. So, according to the environment you create for the neutron, single neutron converts itself to any elements in the universe. Which means the environmental condition decides the splitting. Then, when it wants to convert to matter according to the split of the energy, it takes two electrons and protons, and then conversion of some allows in interaction with the environment, dictating energies which we call the neutron energy to be solidified
and convert itself to the matter state of that element. So out of one neutron, you can build any entity in the universe, any matter state, but you have to understand how you open it up and how you allow it to be done. Because don't forget, your neutron, the size of it, the energy it carries, is dictated by central line of the galaxy, the universe. So, its size has all the properties of all the elements within the universe from where it started to here. There are much, much more heavier elements, which man is not aware of it, and we become more and more aware of them as we break into the barriers towards the central line, what we call the principal line matter of the universe. The hydrogen, the gold and whatever we see are very, very weak elements, because it's there at the boundaries of the, what you call, the galaxies and the universe. But as we progress and we go more towards the central line of the plasma of the neutron of this universe, you'll see new matters, and this is how it works. If you go back in some of the teaching, I explained that what they call fusion technology is a dream and is not something will never happen. Now you understand the conversion of the plasma to matter state. So fusion is nothing but loads of because physicists wrote some papers. The conversion of elements comes from the transformation of the plasma into matter state, not from fusion. And if you understand it, a single neutron can become any element, or if you handle it the right way that you can open it up, it can behave as a galaxy or a universe itself. Now, you understand what's the next step to build the proper space system. Now, all the ones of you who are building these space reactors, dzięki, Dawid. Także to był już koniec tłumaczenia. I zapraszam do rozmów. Jest nas 17 osób, także może ktoś coś zrozumiał z tego warsztatu. Jeśli pamiętacie, na wcześniejszych wykładach było, że jeśli człowiek umiera, to wytwarzana jest energia równa 18 bombom zrzucono na Hiroshimę. No i właśnie taka energia się teraz tworzy przy rozpadzie neutronu. To był właśnie taki wykład o tym. No tak, tutaj doktor Keshe nam pokazuje, nie poprzez fuzję, nie poprzez łączenie, tylko właśnie obrazowo tłumaczy nam, jaka moc drzemie w tym neutronie. A tak jak ostatnio omawialiśmy, możemy to rozpatrywać czy na poziomie właśnie plazmy uzyskiwania gansu neutronu, czy też w kontekście swojej własnej duszy i tego, jak to sobie rysowaliśmy i tłumaczyliśmy właśnie o zależności między protonem a elektronem, duszą fizyczności, duszą człowieka, tego procesu pakowania się jednego w drugiego i wracania do tego stanu neutronu, który jest
No, słyszeliśmy, jaki jest, jaka moc w nim drzemie. I to jest właśnie ten element, który szli po osiągnięcie stanu neutronu i podróż, w którym kierunku chcemy, i potem ponowne rozpakowanie się na proton i elektron, czyli kontynuacja cyklu kreacji. Tam mieliśmy właśnie takiego boksa pokazanego, który ma jakby trójkę. I ta trójka jakby przez wiele set, może nawet tysięcy lat się nam cały czas przejawia, gdzie mamy właśnie wodór, deuter, tryt, no to jest ta trójka, która chyba w interakcji, no nie wiem, tworzy tego spaceshipa, ale dokładnie ten neutron, nie wiem, w tej formie się rozpakowuje. Z drugiej strony też nie wiem, jaka zależność jest. Rozumiem to, że od samego tego rdzenia jakby wszechświata cały czas ten neutron jakby środowiskowym ma cały czas ten sam potencjał całej energii, całego wszechświata, także jakby to powiedzieć. Wiem, ostatnio właśnie oglądałem kilka takich programów na temat właśnie tej trójki, czyli ona się przejawia jakby we wszystkich aspektach i cały czas ta trójka mi tu w głowie siedzi, chociażby właśnie z tym deuterem, trytem i wodorem. Na wykładzie też było ładnie pokazane, jak stworzyć plazmę neutronu. Właśnie z tych trzech butelek i zalać wszystko ładnie salanką. No to jest dość ważny wykład według mnie, jeśli chodzi o technologię kosmiczną, ponieważ to jest, tak jak powiedział dr Kesz, paliwo do statku kosmicznego. No dokładnie, Dawid, właśnie to, co chciałem jakby powiedzieć też właśnie w tym boksie właśnie, że są te trzy i one jakby w interakcji tworzą chyba ten spin, ale dokładnie nie bardzo mogę sobie to wyobrazić, znaczy mogę to sobie wyobrazić, ale jakby nawet jakby się to udało, gdzie jest ten panel sterujący, to chyba w zasadzie tyczy się jakby nas samych, nie? Czyli my jakby musimy wpłynąć ten neutron lub otworzyć w
sami w sobie go. I co się wydarzy wtedy? No, ja myślę, że tutaj, skoro mówimy o neutronie w uzyskiwaniu gansu w kontekście właśnie też jako jednej z metod zasilania spaceshipa, tego paliwa, o którym wspomniałeś i tego, jak doktor Keshe mówił, jaka energia jest spalniana na przykład w procesie śmierci tych 18 bomb, są to olbrzymie pokłady energii, ale w tym samym czasie dochodzimy do zrozumienia, że ten neutron uzyskiwany w procesie na przykład produkcji gansu przez kręcenie reaktorów, interakcji między różnymi elementami, wiemy w zrozumieniu naszym, że ten sam neutron to jest ten stan pakowania się duszy elektronu do protonu i mamy tutaj do czynienia z dwoma identycznymi elementami, tylko w innej, tak jak zawsze mówiliśmy, skala mikro, skala makro, czy mówimy o gansach, czy mówimy o sobie, czy mówimy o kosmosie, o planetach, to jest to samo i teraz myślę, warto się cofnąć też do zrozumienia podstaw plazmy, czyli tego, że mamy duszę, mamy emocje, mamy fizyczność i emocja jest tą transition matter, czyli materią przejściową, formą komunikacji. I to było też wspominane, że spaceshipa kontrolujemy poprzez nasze emocje, czyli poprzez tą formę przejściową, tą formę, która ten element, który jest właśnie tym komunikatorem. Więc jeśli mówimy tutaj o dwóch neutronach, o tym, co zasila spaceshipa, mówimy o naszej duszy, fizyczności, duszy człowieka, to skoro ten element emocji działa w tym układzie przekazywania informacji między protonem a elektronem, między duszą człowieka a duszą fizyczności, tak samo, a fizycznością, tak samo te emocje możemy użyć tego elementu do komunikacji nie z góry w dół, tak jak to teraz opisałem, tylko właśnie wertykalnie między dwoma podobnymi elementami, czyli między neutronem tutaj właśnie w kontekście paliwa zasilania i neutronem, który jest właśnie całością, kiedy rozpatrujemy nasze obie dusze. Także to w pewnym sensie łączy się zrozumienie odnośnie naszego ciała, naszej duszy, tego jak wygląda kreacja, jak wygląda komunikacja. Łączy się to bardzo mocno, w zasadzie jest to samo, takie samo jest wytłumaczenie w kontekście spaceshipa, zasilania go i myślę, że warto łączyć te elementy i łączyć to zrozumienie, bo przecież podróż, tak jak omawialiśmy, są zawsze trzy opcje. Trawa jest tak samo zielona na planecie ZUS, więc niektórzy z nas zostaną, świadomie wybiorą, żeby tu zostać. Druga opcja to jest w stylu NASA, można powiedzieć, kosmonauta. Z poziomu naszego spaceshipa i w zasadzie zrozumienie, kontrolowanie tego fizycznego spaceshipa przez emocje, myślę, też jest takim punktem albo takim elementem, gdzie możemy sobie w pewnym sensie poćwiczyć albo zdobyć to zrozumienie, jak możemy poprzez emocje nim sterować i jest to, myślę, kolejny krok, cegiełka w zrozumieniu tego, jak funkcjonujemy my sami po to, żeby pójść ten krok dalej i w jakiś sposób ogarnąć, zrozumieć, móc świadomie sterować swoim własnym życiem. No dzięki, Przemku. Także ten kluczem to jest ta nasza emocja. Musimy to jakby, że tak powiem, przetrawić, no, zrozumieć to, bo bez zrozumienia tego to możemy być jakby gdzieś tam się spozycjonować, ale i tak nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Tak więc ta emocja chyba do zrozumienia potrafi bardzo dużo albo i wiele, albo jest głównym składnikiem tego wszystkiego.
To może jeśli nie mamy nic do dodania w tym temacie, może ktoś ma jakieś pytania odnośnie poprzedniej sesji, gdzie puszczaliśmy poprzedni fragment tego teachingu, albo w ogóle czy jakieś pytania się urodziły, albo elementy, które chcielibyśmy sobie tutaj omówić w szerszym gronie, to bardzo zapraszam do podnoszenia rąk, do otwierania mikrofonów, po prostu śmiałej dyskusji. Tak w woli informacyjnej, bo chciałem się podzielić tym, że wczoraj, czyli w sobotę, organizowaliśmy właśnie drugi poziom warsztatów technologii w Gdyni. Myślę, że warsztaty były bardzo, bardzo udane. Był bardzo dobry odbiór. Wielu z nas, poszukiwaczy wiedzy, studentów, było tam obecnych. Także wymienialiśmy się wiedzą, zrozumieniem. Bardzo myślę, że był fajny odbiór, dużo było interakcji, dużo pytań, dużo ciekawych dyskusji, praktycznych porad w kontekście, jak używać plazmy, oraz też robiliśmy powtórzenie nano i produkcji CO2. I myślę, że jest potrzeba przede wszystkim szerzenia tej wiedzy i nauczania na tym podstawowym poziomie, bo mimo tego, że to był drugi poziom warsztatów, wydaje mi się, że około 70% zadaliśmy pytanie, kto jeszcze nigdy nie zrobił gansu, nigdy nie zrobił nano, i 70% około osób tam zgromadzonych nigdy tego nie zrobiło, nie doświadczyło, nie zrobiło samych, więc wiemy sami, że to jest ten jeden z pierwszych etapów zrozumienia, tak jak były magrawy, później skupialiśmy się na nano, na gansach i tak dalej. W dalszym ciągu obracamy się tutaj może z troszkę głębszym zrozumieniem, mówimy o plazmie neutronu. Doktor Keszler po raz kolejny nam pokazuje i wypełnia te luki w naszym zrozumieniu. I myślę, że jest potrzeba, warto rozszerzyć tą wiedzę też na tym poziomie podstawowym, żeby dać ludziom, którzy są tego ciekawi, narzędzia, informacje, porady, jak możemy to robić, jak możemy produkować gansy po to, żeby zwiększać tą masę plazmy, można powiedzieć, która gdzieś razem rezonuje w tych samych polach, która no wiemy, jak to jest, im większe, sami ustawiamy środowisko, sami wpływamy na to środowisko i poprzez uczenie innych, dzielenie się tą wiedzą, technologią z sąsiadami, z kimkolwiek, w jakiejkolwiek formie, a także poprzez na przykład organizowanie jakichś spotkań, warsztatów. Myślę też, że jest potrzeba, z tego co słyszeliśmy, takiej praktycznej organizacji warsztatów pod tytułem, żeby razem robić te gansy, żeby razem robić te nano. Widać, że jeszcze jest, no wiadomo, każdy jest inny, każdy ma inne jakieś tam predyspozycje czy umiejętności, ale w dalszym ciągu widać, że ta soda kaustyczna, czy cały ten proces w pewnym sensie jest troszkę abstrakcyjny dla kogoś, kto nigdy tego nie zrobił, nigdy nie miał do czynienia z tą technologią. Taka moja obserwacja i w tym samym czasie informacja zwrotna dla nas wszystkich studentów, poszukiwaczy wiedzy, żebyśmy nie zapominali, oprócz tego, że zagłębiamy się na głębszych poziomach zrozumienia, kontemplujemy tutaj nad wykładami doktora Keszy tygodniowymi, żeby też nie zapominać o tym, żeby cały czas się dzielić, dawać i zabierać wszystkich na pokład tego zrozumienia. I wiemy, jak to jest, wiemy, jak sami zaczynaliśmy. Na początku zainteresowanie jest w kontekście pomocy samemu sobie, pomocy innym wokół nas, członkom rodziny, znajomym. Jest to często naszą taką kotwicą, gdzie zaczynamy patrzeć na technologii. Ale początki nie są łatwe, jeśli chodzi o szukanie wiedzy, o
chociażby podjęcia się tego, tej misji zadania, rękawiczki, soda, żrzące substancje, to robienie gansu, czy wyjdzie, nie wyjdzie, czemu nie wychodzi, płytki są za daleko, za blisko, zasolenie nie takie i tak dalej, więc myślę, że należy o tym pamiętać i skupić się też na tym, żeby te podstawy były dalej przekazywane innym. A w międzyczasie my tutaj też sobie dalej oglądamy te warsztaty publiczne i poszerzamy swoją wiedzę. Także taka informacja zwrotna i zachęta, żebyśmy nie zapominali o tym, że warto jeszcze sami wziąć kogoś za rękę, wziąć do piwnicy, do szopy, zrobić razem ten proces, pokazać. Bo, no tak jak mówię, taka jest potrzeba, takie dostawiliśmy informacje, że fajnie by było też organizować takie praktyczne warsztaty. Wiemy, że to jest długi proces, 2 dni kąpieli w sodzie, 2 tygodnie suszenia. Ciężko może to w krótkim wymiarze czasowym zrobić. Ale myślę, że to też jest kwestia, nad którą można pomyśleć, jakoś to zorganizować, żeby praktycznie wspierać siebie nawzajem i pokazywać, jak my to robimy innym osobom, żeby dalej mogły same to robić i także inne osoby. A generalnie, tak jak mówię, odbiór był bardzo fajny, bardzo, bardzo ciekawie było poznać dużo nowych osób zainteresowanych tą technologią, nowe spojrzenia, nowe pytania. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o te sobotnie warsztaty. No, także dzięki. Dzięki Przemku, a ja mam taką prośbę, bo tak na okoliczność tych naszych ostatnich tutaj warsztatów i omawiania właśnie tego gansu neutronu, czyli też gans deuteru, trytu, z uwagi na to, że dobrze znasz ten angielski, czy mógłbyś tak pokrótce przypomnieć proces produkcji właśnie tego gansu o właściwościach deuteru i trytu? No pewnie, nie ma problemu. Widzieliśmy różne przepisy, tak jak też zrozumienia Johna, jak on to robił. MOSFET nam bardzo fajnie pokazał też te elementy. Akurat w jego przypadku mieliśmy 2 fiolki z gansem węgla i on w ten sposób tworzył plazmę węgla i wyciągał węgiel z CH3, ale może od początku podstawowym produktem, który jest nam potrzebny, jest gans CH3. Po uzyskaniu tego gansu robimy po prostu boksa do produkcji gansu CO2 i w tym środowisku CO2 po prostu zawieszamy, lekko zanurzamy, podczepiamy u góry ten pojemnik z gansem CH3. W momencie, kiedy to robimy w tym boksie CO2, jak wiemy, różnica między nanomiedzią i cynkiem 59, jeśli chodzi o masę atomową, bo jest ona zredukowana o 5% w przypadku nanomiedzi, 65 dla cynku, 1 minus drugie daje nam różnicę 6, 6 protonów, 6 neutronów, 6 elektronów, są to właściwości węgla, więc wracając do takiego podstawowego zrozumienia, co się dzieje w boksie CO2, wytwarzamy ten warunek węgla i poprzez ściąganie, wiadomo, magnesy podobne przyciąga podobne, tworząc ten warunek węgla, ten węgiel się utlenia, dostajemy plazmę CO2. Także teraz w tym zrozumieniu wiemy, że skoro w pudełku CO2 tworzymy warunek węgla, robiąc to w środowisku CH3, które jest blisko gdzieś tam na powierzchni wody, ten węgiel będzie wyciągany w pierwszej kolejności. Może nie ma co liczyć, która kolejność, ale tak samo jak będzie ściągany ze środowiska, tak samo najbliżej jest węgiel właśnie w naszym CH3. I poprzez wyciąganie tego węgla redukujemy to CH3 do H3, czyli do trytu. W tym momencie z tego gansu H3, który mamy, no dr Kesze nam tutaj pokazywał taki najprostszy sposób, żeby po prostu podzielić to, ten gans trytu, podzielić to na trzy pojemniczki z różnym gradientem, wiadomo. I te 3 pojemniczki z H3 ustawione blisko obok siebie w interakcji ze sobą, w karmieniu siebie,
silniejszy słabszego i tak dalej, i tak dalej. Uzyskujemy w tym procesie właśnie cały ten, wszystkie te elementy. Mamy H3, mamy też te uter i uzyskujemy w ten sposób też wodór. Możemy to zaobserwować, warto sobie zachować trochę tego gansu CH3 dla porównania, żeby zobaczyć, że ten kolor w każdym z pojemniczków po jakimś czasie jest troszkę inny, będzie się zmieniał. I wtedy, tak jak też MOSFET tłumaczył, czy dr Kesze, mając na przykład wodór i deuter, różnica w ilości neutronów w przypadku wodoru mamy tylko proton i elektron. W przypadku deuteru mamy też proton i elektron plus jeden neutron. W przypadku trytu mamy to samo plus kolejny neutron, czyli dwa neutrony. I teraz wybierając, robiąc gans z gansu, czyli zamiast płytek używamy gansów, oczywiście w środowisku zasolonej wody, bierzemy sobie fiolkę z gansem na przykład wodoru i deuteru, stawiamy po przeciwnych biegunach i w środku wytwarzamy różnica, tak jak to liczyliśmy na przykład w przypadku boksa CO2, różnica między jednym a drugim to jest różnica jednego neutronu, w związku z tym, że jest ta różnica silniejsza, pewnie słabszego, w środku dostajemy warunek właśnie tego jednego neutronu i produkujemy gans neutronu. Tak samo możemy wziąć deuter i tryb, w związku z tym, że różnica między jednym a drugim wynosi jeden neutron. I no ja osobiście już gdzieś tam wstawiłem 2 dni temu właśnie taki boks CO2 u góry z podwyższonym gansem CH3, żeby uzyskać ten pierwszy element H3. I też gdzieś tam się będę bawił eksperymentował. Jak będę miał coś do podzielenia, to oczywiście wrzucę, postaram się też robić jakieś zdjęcia. Wcześniej też była omawiana, ja już do końca nie pamiętam dokładnie procesu, w jakim to było tłumaczone wcześniej, na przykład w kontekście blueprintu kosmicznego, który mieliśmy w kwietniu. To jest jedna z metod, to nie jest jedyna metoda uzyskania gansu neutronu. Myślę, że patrząc w tablicę Mendelejewa, bawiąc się właśnie tak, jak to liczymy w przypadku boksu CO2, myślę, że też można znaleźć inne elementy, inne metale. Akurat też przed wyjazdem wstawiłem sobie gans z nanomiedzią i z niklem. Spojrzymy na układ okresowy, tam różnica wychodzi też jeden. I także sobie też gdzieś tam eksperymentuję równolegle na 2 różne fronty, bo rozumiejąc i potrafiąc właśnie liczyć te różnice w masie atomowej, w zrozumieniu właśnie tych elementów, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o neutron, różnice w ilości neutronów w nukleonie każdego z tych pierwiastków, z tych materiałów, które używamy, jesteśmy sobie w stanie zaprojektować swoje własne eksperymenty z materiałów, które mamy dostępne i po prostu bawić się w tym kierunku. Jesteśmy poszukiwaczami wiedzy, każdy z nas eksperymentuje i może dodać do tej wiedzy, także to nie jest jedyny sposób, tak samo jak nie ma jednego sposobu na osiągnięcie spaceshipa, jest ich wiele. Doktor Kesze, tak jak widzieliśmy na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, instruuje, daje wskazówki w momencie, kiedy poziom zrozumienia Johna z Arizony, gdy podąża w dobrym kierunku, doktor Kesze daje mu kolejną instrukcję, kolejny element. Mi się wydaje w ogóle, że gdzieś w notatkach natrafiłem, że to było też na 204 warsztacie poszukiwaczy wiedzy, gdzie było wspomniane właśnie o tym gansie neutronu. Także to nie jest po raz kolejny doktor Kesze nam przypomina to, co już nam mówił wielokrotnie i w pewien sposób wytłuszcza i pokazuje, gdzie warto się skupić, żeby pójść w zrozumieniu dalej do przodu. I czy spaceshipa, czy różne inne elementy, można, tak jak mówiłem, można uzyskać na wiele sposobów, więc jest tutaj zabawa z reaktorkami kręcącymi się, z reaktorkami statycznymi, przy użyciu różnych plazm, przy użyciu jednej plazmy, to wszystko są eksperymenty. Myślę, że też ciekawe rzeczy będą płynąć z tego, co się dzieje w Chinach, ale warto też gdzieś poszerzać swoje zrozumienie i samemu bawić się też na tym poziomie, eksperymentować, zapisywać, dzielić się tym, tak jak mówię, jak będę miał jakieś rezultaty albo nastawię coś ciekawego, będę miał coś do pokazania, to na pewno porobię jakieś zdjęcia i tym się podzielę i też zachęcam każdego, żeby
to na podstawie obecnych wykładów, czy na podstawie poprzednich, żeby sobie we własnym zrozumieniu gdzieś tam eksperymentował i patrzył na te elementy. Wodór deutertryt, mówimy tutaj o izotopach jednego pierwiastku. Jeśli spojrzymy na aminokwas COHN i wykluczając tego wodór, patrząc tylko na węgiel, tlen, azot, wiemy, omawialiśmy to sobie wielokrotnie, że przy tarciu plazm, Słońca i Ziemi dostajemy ten element plazmatyczny azotu, z którego później kreuje się węgiel przy redukcji. Z kolei przy doczepianiu się kolejnego neutronu dostajemy, przepraszam, przy włączaniu się kolejnego wodoru dostajemy tlen i te trzy pierwiastki, te trzy elementy, one obok w tablicy Mendelejewa są obok siebie. Wchodzą w skład 96% naszego organizmu, czy wszystkich organizmów żywych, czy to roślin, czy zwierząt. I myślę, że ta trójka, węgiel, azot i tlen, tak samo jak ta trójka, wodór, deutertryt, pokazują nam, no w pewnym sensie dostajemy jakąś wskazówkę, dostajemy troszkę wiedzy do przetrawienia, tak samo jak omawialiśmy na przykład odniesieniu do fotosyntezy, jak doktor też tłumaczył, też jeśli chodzi o te pierwiastki, które znajdziemy w aminokwasie. Tak samo tam mieliśmy bardzo dużo wiedzy i zrozumienia, czemu akurat właśnie te trzy elementy teraz widzimy, że ta różnica jeden pomiędzy nimi, jeśli chodzi na przykład o izotopy wodoru, różnica jeden tego neutronu powoduje, że ten przepływ i ten warunek wolnej plazmy, który tworzy się między jednym a drugim, jest właśnie w tej sile neutronu. Także myślę, że warto poszerzać swoją wiedzę i gdzieś tam eksperymentować i szukać też dalej samemu właśnie w zrozumieniu tego, jak patrzymy na układ okresowy pierwiastków, jak to doktor Kaszle nam przedstawia, jak to wszystko wylicza. Czy to odpowiada na twoje pytanie, Kuba? Tak, mniej więcej. No, ja pamiętam wykład 144, kiedy Kesze rozwinął jakby ten GANS CH3 i tam było wspomniane, że on ma w sobie potencjał też deuteru i trytu, że ta trójka przy tym CH to niekoniecznie chodzi o trzy wodory, natomiast na poziomie plazmy chodzi o te trzy potencjały, które tam są, że tam jest potencjał wodoru, ale też jest potencjał deuteru i trytu. Ja tutaj tak jakby chciałem uściślić tą wiedzę, zebrać, przypomnieć po prostu te informacje i ten proces dojścia do gansu neutronu, czyli tworzymy właśnie gans CH3, później z wykorzystaniem tego boksu CO2 oddzielamy węgiel. Pozostaje nam gans wodoru, który ma w sobie potencjały i wodoru, i deuteru, i trytu, tak? Później dzieląc to w gradiencie na trzy pojemniki, uzyskujemy pomiędzy nimi to zróżnicowanie potencjału, że w jednym ten potencjał bardziej wchodzi w wartość wodoru, w drugim w wartość deuteru, a w trzecim trytu. Tylko też mnie ciekawi, czy to już te trzy pojemniki mają być w środowisku solanki, czy dopiero jak chcemy zrobić gans neutronu, to wsadzamy je w środowisko solanki. No dobry wieczór wszystkim. Jakbym mógł ci odpowiedzieć, Kuba, to tak jak ja to rozumiem, to po prostu potrzebujesz solankę po to, że solanka jest grawitacyjna i te pola ci zatrzyma w tym miejscu, a nie jakbyś zrobił w wodzie, to by mogło ci wszystko się rozejść, tak? Dlatego myślę, że solanka jest potrzebna, żeby te pola zmaterializować, czy po prostu gans z nich zrobić i zatrzymać w tym miejscu, gdzie je chcesz mieć. No tak, to ja rozumiem. Natomiast bardziej chciałem się dopytać o to, kiedy używamy tej solanki. Czyli czy przed
Czyli tak wracając do punktu wyjścia H3 uzyskane po wyjęciu węgla z tego procesu z boksem CO2. Mamy GANS, z którego został wyjęty węgiel i ma on w sobie potencjały zarówno z czystego wodoru, jak i deuteru i trytu. Dzielimy to na trzy różne gradienty po to, żeby one się między sobą zróżnicowały. Trzy pojemniczki ustawiamy obok siebie. I to ustawienie tych trzech pojemniczków obok siebie, czy już możemy to zrobić w środowisku solanki, czy ona jest potrzebna, żeby one się zróżnicowały między sobą, tylko między sobą? Mm-hmm. To już ci, sorki, że przerwę, ale o, mamy echo, muszę wyjść indziej. Z tego jak ja to odebrałem, no to wystarczy je postawić, mogą to być reaktory czy statyczne, czy dynamiczne, obojętnie, w tej różnicy gradientu między nimi. No i tutaj nie potrzebujemy tego środowiska, akurat w tym kroku tego środowiska zasolonego, bo no, używamy różnych plazm w naszych reaktorkach, rozstawiamy gansy w konfiguracji Star Formation i wiemy, że między nimi zachodzi interakcja. A środowisko wody wprowadzamy w momencie, kiedy chcemy zrobić właśnie gans gansu, czyli w pewien sposób uwięzić ten neutron w tym środowisku grawitacyjnym i żeby deponował się na dole w formie gansu. No właśnie, super. Dzięki wielkie. Tak to odebrałem. Mogę oczywiście gdzieś tam się mylić. Warto mi się to obejrzeć sobie jeszcze raz, ale przy tych informacjach, które mieliśmy do tej pory i tym, jak rozumiemy właśnie reaktorki statyczne i dynamiczne, można tym zakręcić. Pewnie troszkę będzie się to szybciej działo. Można to po prostu postawić, wyjechać na wakacje i jak to zawsze doktor Kesze mówi, wrzucić po miesiącu i jako punkt referencyjny wziąć sobie ten CH3 czy nawet H3 sobie gdzieś zostawić i później porównać kolorystykę z tego, bo przy braku narzędzi takich diagnostycznych, jeśli chodzi o rozpoznawanie, wykrywanie gansów, gdzie wiemy, że to jest też coś, na czym fundacja ciężko pracuje, myślę, że chociażby kolorystyka jesteśmy w stanie, porównując różne gansy, stawiając obok siebie, zobaczyć, w jakim kierunku podążamy i czy mamy jakąś zmianę, czy nie. No właśnie, super, dzięki. No tak chciałem uporządkować po prostu proces, żeby on był jasny, czytelny, jak to się później będzie obsłuchiwało. Dokładnie, bardzo fajnie. Fajnie zebrać raz na chwilę, raz na jakiś czas się zatrzymać, zebrać to i przekazać to właśnie w taki krótki, zwięzły sposób, że jesteśmy w stanie po przesłuchaniu paru minut tego wideo zakasać rękawy, założyć rękawiczki i działać w naszej szopie. Nie? No dokładnie. No dzięki wam. Bardzo dużo dodaliście. Ja też więcej trochę zrozumiałem. No myślę, że jak już nikt nie ma pytań, nikt nie ma odpowiedzi, no to chyba będziemy kończyć powoli. Ja bym może jeszcze na koniec zwrócił uwagę na to, co było mówione na poprzednim wykładzie, jeśli chodzi o ten element soli, że to jest też czymś, co można się pobawić. Słyszeliśmy tu wytłumaczenie w kontekście egzemy czy innych chorób. Doktor Kesze mówi, że jest jakaś firma, która to zrozumiała i produkuje różnego rodzaju preparaty. I to też jest coś, czym można się pobawić albo dalej podrążyć, jeśli chodzi o manipulacje. Wiemy, że z czego składa się nasze ciało, z wody, z dużej ilości różnych soli. Tak samo wygląda nasz boks na CO2 w środowisku zasolone i tutaj też nawet na poziomie fizyczności myślę, że Marcin w przyszłym tygodniu będzie miał w tym kontekście trochę więcej do podzielenia się, jeśli chodzi też o własne swoje doświadczenia. Także myślę, że w przyszłym tygodniu nas to troszkę zainspiruje i pokaże nowe elementy zrozumienia właśnie poprzez testowanie to na samym sobie i obserwowanie zmian i tego, co się dzieje. Tak nawiązując do soli, jak już poruszyłeś ten temat,
To ja tak krótko nadmienię z moich osobistych obserwacji i pracy nad reaktorami dolnymi, konkretnie nad nercza, które zawiadują pracą nerek, produkcją soli, czyli zawiadują tą częścią odbioru, buforowania, ściągania tej energii. Zauważyłem, że w momencie skupiania się na nadnerczach podczas posiłku dowolnego dużo szybciej przychodzi ten efekt najedzenia się, odebrania tych puls posiłku. W zasadzie no, w połowie tego, co kiedyś jadłem, jestem już pełny podkorek. To taka ciekawostka do osobistej pracy z solami. No fajnie, fajnie, dzięki. To dziękuję wszystkim dzisiaj za uwagę, za dodanie do wiedzy. Także to były 168 publiczne warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim dnia 1 lipca 2018 roku. Także dziękuję i do usłyszenia do następnego spotkania. It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul. Now, you understand, maybe, why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears, that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose, but by them understanding through those who have become messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict. For the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness,
by giving will create a position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written, but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the Church and the Mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the Earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are a clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman. That's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine, irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but a star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand, to be there to be part that in the cycle of life of universe, I become. In being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life in a new dimension, which is beyond imagination
of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. Is the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life? The time is right. The time has come for the man to go through this process.